Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje 31-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa na miesiąc marzec. Poznaj bliżej oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Niechaj się jak chce dzieje, nie trzeba tracić nadzieje. Więc wdowy, sieroty i grzeszne dzieci, spójrzcie w górę, tam Józef świeci. W promiennej szacie wiekuistej chwały potęgę nieba mu dały, a on tak czuły na wszelką dolę chętnie przygarnie każde pachole. Dzień trzeci. Święty Józef, mistrzem dusz oddanych kontemplacji. Rodzice świętego Józefa posiadali znaczną własność po spadkobiercach Dawida. Błogosławiona Katarzyna Emerich powiada, iż Jakub miał 3 synów, z których święty Józef był najmłodszym, a ponieważ słodyczą i pobożnością braci przewyższał, stąd nie jednej od nich często doznawał przykrości. Naigrawali się z niego, a nawet bili, by mu w modlitwie przeszkodzić. Przecież święty Józef był zawsze taki sam, zawsze uprzejmy, nie unosił się gniewem, ani nie oddawał wet za wet. Kącik samotny, w którym by się w modlitwie mógł zatapiać, to było całe szczęście jego, za którym się ubiegał. Żył zawsze w skupieniu. Być skupionym to znaczy widzieć Boga w głębi serca i starać się, żeby go tam nigdy samego nie zostawiać, lecz ciągle w pobożnych rozmyślaniach do niego przemawiać. Święty Józef dlatego robił wielkie postępy w życiu wewnętrznym, tak, że się stał mistrzem dusz kontemplacji oddanych, że ciągle myślał o Bogu i wszystko spełniał z miłości ku Niemu. Czyńmy podobnie. Aktami strzelistymi ożywiajmy duszę, na przykład mówiąc: Serce Jezusa, zbaw mnie. Albo: Jezu miłosierdzia. Trzeba prosić o dar modlitwy i wierzyć w moc modlitwy, że każde pobożne westchnienie, każde zdrowaś Maryjo pobożnie odmówione, nie idzie na marność, ale przynosi w swoim czasie pożytek. Trzeba nam się modlić, po pierwsze za siebie i za drogie nam osoby, po drugie za konających, pamiętając, że nieraz jednym Ojcze Nasz, jednym ofiarowaniem krwi i oblicza Pana Jezusa Bogu Ojcu, można konającego duszę ochronić od piekła i mieć z niego orędownika w niebie. Po trzecie, trzeba nam się modlić za dusze zmarłych, bo modląc się, spełniamy miłosierny uczynek. Raz anioł stróż duszy wybawionej z czyśćca rzekł: Błogosławiony niech będzie ten, który żyjąc na świecie, wspomaga duszę modlitwami, uczynkami i pracą. Po czwarte, trzeba nam się modlić o łaski potrzebne i wytrwałość w dobrym dla duchowieństwa katolickiego i w ogóle dla sprawiedliwych na ziemi,
i trzeba nam się modlić o nawrócenie dla grzeszników. Mamy się modlić o doczesne łaski i dary, na przykład o zdrowie, o długie życia powinniśmy prosić warunkowo. To jest dodając, jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą i zbawiennym dla mojej duszy lub osoby, dla której coś doczesnego chcemy otrzymać. Święty Gerard modlitwą wyjednuje cudowne uzdrowienia jednym, drugim się jednak wzbrania tego. Na przykład gdy proszono o uzdrowienie ociemniałej córeczki lekarza, która zapadła na odrę, po modlitwie święty Gerard powiedział: jeżeli panienka odzyska wzrok, na złe jej to wyjdzie. Przeto nie płacz, rzekł do jej matki. Bóg ją w inny sposób wynagrodzi. Będzie więcej utalentowana od rodzeństwa. I tak się też stało. Niewidoma córka doskonale się nauczyła wykonywać domowe zajęcia, a nawet zajęła się kształceniem młodszych siostrzyczek. Gdy święty Gerard odwiedził biskupa obłożnie chorego na podagrę, ten rzekł: kochany Gerardzie, módl się za mnie, aby mi te boleści przeszły. Niech biskup cierpi cierpliwie, odpowiedział, bo nie wyszłoby to na chwałę Bożą, gdyby te boleści przeszły. A potem dodał: gdyby te cierpienia znikły, ksiądz biskup nie zbawiłby swej duszy. Podobnie święty Piotr, gdy go zapytano, dlaczego nie chce uzdrowić świętej Petroneli, rzekł do niej: Petronelo, wybieraj. Czy wolisz być zdrową i żyć w niepewności zbawienia, czy też być chorą i żyć w pewności zbawienia? Roztropna święta wybrała być chorą, aby zbawić duszę. Modlitwa nasza nie powinna się ograniczać na błagalnej, ale powinniśmy jeszcze modląc się wynagradzać zniewagi, jakich Pan Bóg doznaje od złych ludzi. Bo cześć wynagradzająca zbawi świat, powiedział Pius IX. Oraz powinniśmy dziękować za odbierane dobrodziejstwa, jak to czynił święty Józef. Wdzięczne dusze są to ulubione dzieci Boga. One posiadają jakby klucz do skarbów Bożych. Święty Bernard mówi: dzięki składaj Bogu Twemu, a coraz obfitsze łaski od Niego odbierać będziesz. Przed kilkunastu laty pewna matka zasmucona złym postępowaniem syna udała się po radę do kapłana, który jej rzekł: użyj Pani następującego sposobu. Otóż modląc się co dzień powtarzaj: Boże mój, dzięki Ci składam za nawrócenie syna mojego. Bóg niezawodnie wejrzy na tę ufność Twoją i zlituje się nad marnotrawnym Twym dzieckiem. Usłuchała tej rady i syn jej wkrótce się nawrócił całym sercem do Boga. Czynimy podobnie, prosząc o coś świętego Józefa. Najpierw mu dziękujmy, jak gdyby nam to już wyjednał. W 1725 roku miało miejsce następujące zdarzenie zapisane w kronikach sióstr Bernardynek w Krakowie, które niech nas pobudzi do wytrwałej modlitwy z ufnością. We wsi Muszyna pewna niewiasta czuła się niezadowoloną, nieszczęśliwą, z takiego powodu, że będąc zbyt młodo wydaną za mąż, nie mogła podołać obowiązkom gospodyni. Przeto wiele miała do znoszenia od swego męża i od jego krewnych. Chcąc tego uniknąć, uciekła z domu do Krakowa.
do sióstr benedyktynek i rozmawiając z przełożoną siostrą Anną Koniec-Polską, przedstawiła się jako panna wolnego stanu. Kłamiąc, przyjęła służbę w tutejszym klasztorze, a że była pracowita, bardzo skromna i pobożna, pozyskała sobie serca zakonne. Tymczasem jej mąż, kochający ją bardzo, spostrzegł swoją winę, opłakiwał ją, przyrzekał poprawę, modlił się wiele serdecznie i zamawiał msze święte, aby mu ją Pan Bóg przywrócił. Prosił nawet księży, aby o niej z ambon ogłaszali. Niczego nie szczędził, by ją tylko odnaleźć. Chodził ponadto na odpusty, myśląc, że ją gdzieś spotka. Jednak wszystkie zabiegi okazały się daremnymi. W takim strapieniu przeżył kilka lat. Wreszcie ulitował się nad nim święty Józef i trzy razy przedstawił mu się we śnie, tak jak go widzimy na cudownym naszym obrazie, i powiedział do niego: u świętego Józefa szukaj jej. Nie wiedział jednak nieborak, w jakiej miejscowości jest taki święty Józef. Wybrał się więc z sąsiadami na Kalwarię, sądząc, że się może o niej coś dowie. Przyszedłszy stamtąd do Krakowa, obchodził kościoły, upatrując w nich obrazu świętego Józefa, jaki mu się we śnie przedstawił. Nie znalazłszy nigdzie, przyszedł tutaj, a nie mogąc się dostać do kościoła, gdyż był zamknięty, ukląkł w kruchcie. Po modlitwie wstaje i, o cudo, z furty klasztornej wychodzi jego żona, którą właśnie posyłano do złotnika. Spostrzegłszy ją, ów człowiek w uniesieniu radości krzyknął: moja Anusia, moja żona! Sąsiedzi jego powstrzymali ją od ucieczki. Chciała wrócić do klasztoru. Rzecz więc cała wytoczyła się przed przełożoną, która, zbadawszy sprawę, nie przyjęła jej. Tak więc święty Józef przywrócił umiłowaną swemu czcicielowi, gdy opłakiwał swoją winę i poprawił się. Praktyka. Zbadaj się, czy z wysłuchaniem twej prośby nie czeka święty Józef, aż się poprawisz z jakiejś wady, nałogu, lub dopóki nie usuniesz serca jakiejś niechęci, urazy do kogoś, albo jakiejś krzywdy, czy słowem, czy uczynkiem wyrządzonej bliźniemu nie wynagrodzisz. W takim razie odwlekałby wysłuchanie twej prośby dla większego dobra twej duszy. Nie trać więc ufności, lecz usuń co rychlej serca, co ci sumienie wskazuje. I zawsze miej w pamięci słowa świętego Alfonsa: kto się modli, idzie do nieba, a kto się nie modli, idzie do piekła. Gdy chcesz któremu się ze świętych oddać cześć, dziękuj za łaski, jakimi go Pan Bóg obdarzył, i chwałę, jaką go uwieńczył w niebie. Proszę Cię, najmiłosierniejszy Boże, przez przyczynę i zasługi świętego Józefa, racz mnie i drogim mi osobom i całemu duchowieństwu katolickiemu udzielić łask potrzebnych, konającym łaskę ostatecznego zbawienia, sprawiedliwym wytrwanie w dobrym, a grzesznikom zupełne nawrócenie.
Dzięki Ci składam, Panie mój, za wszystkie dary, łaski, przywileje oraz chwałę, jaką raczyłeś uwieńczyć świętego Józefa, dla miłości którego racz mi udzielić daru modlitwy. Przebacz mi wszystkie grzechy, uświęć mnie i zbaw na wieki. Amen. O Józefie święty, przyjacielu Najświętszego Serca Jezusa, racz mi wyjednać tę łaskę, za którą Ci naprzód składam dzięki, ufając, że mi ją wyjednasz. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rzecz o świętym Józefie, oblubieńcu Boga Rodzicy. Pełny audiobook oraz wersja książkowa do nabycia na stronie na jej głowie.pl.